Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Planet Crafter, nasze przygody. Proszę Państwa, jak widać, stoi rakieta gotowa do ostrzału. Ja cały czas tutaj rzeźbię, coś dziergam. Chciałem powiedzieć, pokazać właściwie, co zrobiłem. Tutaj mam, jak to się kuźwa nazywa? Naglony, wiem. O, generator alg. Ali, a nie glony. Dobra, no ale to już chyba wszystko jedno. Takie coś tutaj jest i można sobie zbierać te glony. Z tego tam robię na razie bakterie, tak żeby był zapasik. 9 w sumie tutaj wychodzi z tej, jakby to nazwać, plantacji. Chyba trochę za duże słowo, ale będzie plantacja. No, także tak to wygląda, to zrobiłem i teraz tak, woda jak widać podnosi się i to coraz bardziej, no i dobrze, fajnie. Tutaj dalej, z takich nowości, które mamy, no to doszły jeszcze dwa te siewniki. Nie, jeden, przepraszam. I one w ogóle są poprzestawiane, bo były przerwy. Niby jest taki okrąg, obszar, w którym ta trawa się sieje, czy tam rozsiewa. Natomiast to nie pokrywało się jedno z drugim, więc zrobiłem tak, żeby jednak się pokrywało, bo nie chciałem mieć takich dziur, tej spękanej ziemi i tak dalej. Także tak tutaj ogarnęliśmy temat. Na górze jest antena. Została przeniesiona z poprzedniej bazy. Tutaj uran został zebrany, tak zgodnie z waszymi sugestiami, no żeby po jakby wylądowaniu komety, to czy tam asteroidy, czy meteorytu, czy kuźwa, jak to się tam jeszcze nazywa, to żeby od razu zbierać ten uran, więc zbieram. Tu zrobiłem, słuchajcie, takie podręczne szafeczki, regały, tak żeby mieć szybki dostęp właśnie do glonów i do wody. Tutaj przechowuję bakterie, na razie zrobiłem 3 sztuki. Tu będą jeszcze szafki dalej na nawozy. Generalnie wszystko to, co tutaj w tym laboratorium można zrobić. Bryłka bioplastiku, no to grzyby muszę najpierw mieć, na razie ich nie mam. Natomiast tutaj jeszcze można wybuchowy proszek, nawóz tieru drugiego, nawóz tieru pierwszego, no i mutagen. No to wszystko się przyda. Oczywiście do tego są potrzebne inne jakby zasoby, surowce, półprodukty i tak dalej. Tu to na razie jest śmietnik, natomiast no gdzieś muszę chować te wszystkie rzeczy, tak samo jak tutaj. Później oczywiście to będzie albo przerobione, albo opisane i tak dalej, więc tak to wygląda. No i dobra, co tam dzisiaj będziemy robili? Słuchajcie, odblokowała mi się taka kopuła biodom tieru drugiego, no i tu właśnie potrzebujemy 2 nawozy, 2 próbki bakterii, super stop oraz siara. No to jeżeli chodzi o siarę, to nie ma z tym większego problemu, bo siarę powinienem mieć gdzieś. Gdzie ja powinienem mieć siarę? Zobaczymy, czy tam w irydzie nie ma. Przy okazji sobie zbiorę to, co jest do zebrania. Ale coś tak czuję, że chyba tam siary nie znajdę. No zaraz się przekonamy. Tak czy inaczej, to wiem, gdzie jeszcze można siarki poszukać. Ale sprawdźmy, co tu jest. O! No, pełny. Ach, już się nie mogę doczekać tieru drugiego. Tak, żeby można było osm, albo jak to woli, osmium wydobywać. Tak, to tak trochę na złość tym, którzy się tam spinają o to, że używam jakby dwóch nazw. Tak, no w sumie takiej samej, ale jedna angielska, druga polska. Nie ma o co się spinać. Dobra, jeszcze polecę tam do jaskini, bo jest jeszcze jedna. I zobaczymy, czy tutaj siara. Tutaj siara będzie. Już widzę. Okej. Okay. To sobie wydobędę. Nie wszystko, bo jak ja się
wyposażę, zbiorę właściwie wszystko, to potem nie będę miał, kurczę, i będzie tak jak z Ozmem albo z tym, z Uranem. Więc niech to tam sobie będzie, niech mnie nie kusi. No i będziemy dalej tworzyć różne rzeczy. Przede wszystkim ten biodom chcę zrobić. To jest dosyć istotne. Sobie tlenu tylko zaczerpnę. Przyda się. Nie chcę butli zużywać. Dwie te kapsułki mam. Niech one sobie tutaj będą na czarną godzinę. No skoro mam, powiedzmy, tą chatę, no to z niej skorzystam. Rakiety jeszcze na razie nie wypuszczam. I robię sobie tak, że w momencie, kiedy... O, kuźwa. Wow. Kurde, meteoryty strzelają. Zaraz będziemy zbierać. O, kuźwa, ta to leci chyba prosto na mnie. Tylko nie w głowę. I poszła. Ale dupło. Co to tam przyleciało? Zobaczmy, co to tam przyleciało. Ja to rakiet... A, nic nie przyleciało. Okej, dobra, może śmignę. Trzeba byłoby mieć naprawdę wielki niefart, żeby oberwać. Ale raczej chyba się uda. Dobra, ciśniem. No to przyleciało, bo tutaj nie ma żadnych zasobów, więc to chyba takie po prostu naloty są surowców ogólnych. Dobrze, teraz tak. Pozbyć się... Czego ja się mogę... O, siarka, ale to siarka to pójdzie gdzie indziej. Ten magnes tutaj dam. Dobra, chodźmy tu. Chodźmy tutaj. O tu, jak cię to wszystko trzęsie. Tutaj potrzebujemy siarę, dwa bakłażany. To też uprzedzaliście, żeby bakłażany zbierać, bo będą potrzebne. Kuźwa. A, trzy glony, dwa bakłażany. To ja jeszcze potrzebuję tak. 6 glonów, 4 bakłażany i 2 siary w sumie. Bo to 2 nawozy mają być. To chodźmy sobie tutaj. O, tutaj jest moja farma jedzonka. Mogę od razu to pozbierać. Nie wszystko oczywiście się zmieści, bo ograniczone miejsce w ekwipunku mam z racji posiadania różnych innych rzeczy. Ale jak to sobie, o, tranżole, to fasolki mogę zjeść. Teraz tak, bakłażany jeszcze 2 muszę dołożyć, dynię mogę odłożyć i chodźcie tutaj, moje drogie. Dobra, fasolki też, fasolek nie odłożę. A, no właśnie, kurczę. Ciekawy jestem, czy później będzie jakiś jeszcze większy pojemnik. To mnie zastanawia. Dobra. Trzeba będzie wykombinować drugi pojemnik. Drugi regał. Natomiast to później. Gdzieś tu bym jeszcze... Czekajcie. Gdzieś, gdzie jest miejsce. To bym machnął... Jakieś tam zasoby. Ten iryt na razie nie jest mi do niczego potrzebny, więc mogę go sobie tutaj pochować. A, właśnie. I jeszcze jeden reaktor zrobiłem. Teraz mi się przypomniało. Jeszcze jeden reaktor zrobiłem, no bo jak już ten uran spadł, to stwierdziłem, że zrobię. Teraz tak, glony. Mówiłem o 6 glonach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Elegancko. I działamy. I teraz tak, 2 nawozy potrzebujemy. Jeszcze się upewnię co do tej kopuły. Tak, 2 nawozy, 2 próbki bakterii, super stop, no i siarka. Okej. To robimy. Pyk i pyk. Dobra. To będzie tak, tutaj będzie nawóz, na razie go tutaj schowam. Ale może nawóz byś napisał. Dobra, to byśmy mieli, pyk, pyk. Tutaj będzie nawóz T2, a potem całą resztę to zrobimy. Super stop. Ciekawy jestem, czy gdzieś super stop mi się tutaj ostał, ale chyba nie, więc trzeba będzie zrobić. A no właśnie. O! A to jest wybuchowy proszek, elegancko. No i siarki też trochę mam. Dobra, tutaj brak, tutaj... No oczywiście brak. No i tu też brak. Dobra, robimy. I teraz tak, potrzebuję jeszcze krzemu oraz aluminium.
Szem mamy. Aluminium też mamy. Trzeba będzie skoczyć i zobaczyć, czy nakopało się trochę. O. I dobra. I to mamy. No teraz tak. Zebrać wszystko do kupy. Dwie próbki bakterii na pewno tam będą. Pyk, pyk. I dodatkowo dwa nawozy. Czyli mamy wszystko, co potrzeba. Tylko nie wiem, czy mi energii wystarczy, bo znowu kuźwa tę kopułę postawię i dupnie prąd. To się... zdziwię, no. Ale rzecz jest tego typu, żeby... Ej, kuźwa, zapomniałem o tej wodzie. Chodźmy tutaj sobie stąd łyknę. A, i jeszcze tu postawiłem dwa wiertła tieru trzeciego bodajże. No, zaraz jeszcze się upewnię. Tak, to są wiertła T3. Jeszcze więcej tych wiertł tutaj postawię, tak może do 5. Ale na razie potrzebuję energii na coś zupełnie innego, więc nie dostawiam. I teraz rzecz jest tego typu. Propozycja jest taka, aby może ten segment mieszkalny... Ach, chociaż nie, bo to... czekajcie, to nie jest segment mieszkalny, to jest... Aha, to jest to laboratorium całe. No dobra. To zrobimy inaczej. To zrobimy inaczej. Czekajcie, jakby to tu można było sprytnie ogarnąć. Po tej stronie to tak trochę bez sensu. To może by to dostawić gdzieś tutaj z tyłu? Bo te panele słoneczne, one stoją w tak durnym miejscu. Mogłem je na dachu postawić, ale nie wiem, czy jeszcze wyżej nie będę się rozbudowywał. Pewnie nie, ale... No, tutaj by z tyłu można dostawić tę kopułę. Tylko jak je teraz zdemontuję, to dupnie prąd. Więc lepiej tego nie robić. Na razie może ten biodom tieru drugiego to bym postawił... Tutaj może. Czekajcie. O! Jak ty się chcesz stawiać, mistrzuniu? Gdzie ty masz... A, tu ma wejście. No to w czym jest problem? Gdzieś tu jest problem, kurde felek. Aha. Czyli czy to oznaczałoby, że to jest samodzielny budynek, że on... A, nie ma tutaj przyłączenia. No to... spory problem. Tutaj to samo, że nie mogę przyłączyć. Czyli... zrobimy trochę inaczej. Zdemontuję te panele. Trudno już. Najwyżej tam dupnie prąd. I poprzenoszę je... Nie wiem, no może na dach. Faktycznie. Niech tam sobie na razie stoją, bo ja i tak później będę się switchował w reaktory. Więc to nie będzie mi potrzebne. Natomiast w obecnej chwili no jeszcze jest wymagane. Chyba, że... Czekajcie. Chyba, żeby je postawić po prostu tak na glebie. Tutaj byłoby na nie miejsce. Ale dobra, już postawię tu. O, zrobimy to tak. I niech sobie stoją. No, i tak wszystkie przestawię i za chwilę do was wrócę. No dobra. Ogarnąłem temat. I teraz tak. Spróbujmy to tutaj podłączyć. Czy to się da? Powinno. Nie wiem. O, jest. Elegancko. Pyk. I mamy drugą kopułę. Biodom kieru drugiego. I chodźmy do środka, zobaczymy, co tam się znajduje. To ma niby generować korę drzew, tak? Więc coś tam nowego jest, coś tam nowego mamy. No i teraz jak to ma funkcjonować? Aha, takie coś, słuchajcie. I co? I to mogę... Co mi to robi w ogóle? Tlen. 1450 na sekundę, energia minus 75, rośliny 11 na sekundę? Czyli co? Czyli, że dzięki temu tam na zewnątrz będę miał też drzewka, czy... Czekajcie, a, tu coś jest. Kurde, gościu, normalnie, no nie dogodzę dzisiaj mu. Co ja tutaj mogę wsadzić? Coś na pewno. Kora drzewa.
no nie wiem, jakieś roślinki, czy żarcie, czy co, czy... Co ja tu mam? Fasolki, czy wraca zdrowie. Ale to chyba raczej nie. Dobra, czekajcie, to zabiorę. Coś tam trzeba będzie wsadzić. Pewnie się domyślę. Otwórz biodą. No dobra. Idę się napić przede wszystkim, bo ten zaraz dednie, jak mu nie dam łyka. Natomiast muszę przejrzeć wszystkie moje rośliny, jakie mam, tak żeby wiedzieć, co tam mogę mu wcisnąć jeszcze do tego biodomu. Być może tam będzie opisane przy tych roślinkach. Ale jak na razie to tak, patrzymy, co to jest. Nasiona tuska. Złote nasiono, 600%, mnożnik tlenu. Może to? Dobra, weźmy to. I te nasiona tuska, bo reszta, no to tak... Taki słaby procent jest. Włożę i zobaczę, co będzie. Włożę i zobaczę, co wyciągnę. Czekajcie, to ten drugi biodom. Pyk, 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 okej. Okay. I teraz tak, złote nasiono i takie coś. Niech sobie siedzi na razie. Wy pewnie w komentarzach i tak napiszecie, o co to tam chodziło. Natomiast jak na razie ja sobie poczekam, ewentualnie sam dojdę do tego, o co kaman. I lecimy dalej. Coś by przydało się zjeść. Mogę sobie wtrążolić fasolkę. I zobaczmy, co jeszcze tutaj można byłoby zrobić. Lampa obszarowa. Czemu nie? Weźmy takie te lampy, dwie. Ja bym takie dwie lampy postawił, powiedzmy, jedną tu, załóżmy. Czy to ma znaczenie, w którą stronę ona ma stać, czy nie ma znaczenia? Zaraz się przekonamy. O, żeby to jakoś ładniej wyglądało. O, taka lampa obszarowa jedna i lampa... Aha, nie ma magnezu. Proszę bardzo. I tutaj będzie lampa obszarowa druga. O, tak na wejściu. Żeby było ładniej. Tylko jeżeli się okaże, że to daje tyle światła, że będzie waliło po oczach, no to też je zdemontuję i trochę inaczej to poustawiam. Jak na razie niech sobie tak będzie. Barierek jeszcze nie przeciągam, bo nie wiem, jak bardzo będę się rozbudowywał. Ja to szerokopienny jestem, jak wiecie, więc ja potrafię pozajmować tego terenu mnóstwo. Teraz tak, duży przedział mieszkalny. No ja myślałem, że tutaj wypełnię tę lukę czymś, ale niestety się nie udało. W związku z tym jakiś ten przedział mieszkalny tu trzeba wstawić. No i do tego 3 żelaza, 2 tytany i 2 super stopy. To trzeba 2 super stopy zrobić. Czyli tak, tam na pewno platyna. Nie platyna, bo... O ty kurde, ja już... Takie ciężkie metale. Aluminium miało być. Do tego krzem, magnez, to też się przyda, to tu jeszcze jeden, ten kobalt pewnie i jeszcze jedno żelazo. Zobaczmy, czy wszystko z pamięci dałem, czy... O, dałem. A, ale magnezu to nie wziąłem dwóch. Teraz szukaj, panie o, magnezu. Okej. Okay. To byśmy mieli. No i skompletować trzeba 3 żelaza i 3 tytany. To nie stanowi już problemu. Chyba. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy jedno żelazo. O, czyli żelazo stanowi problem. Chyba, że tutaj gdzieś jakiś w zapasach jakieś żelazo mam. O kurczę, coś mnie tutaj niepokoi. A, jest, dobra. Dobrze, i idziemy postawić ten przedział mieszkalny w tym oto miejscu. Podmienimy to z tym może. Albo to za chwilę. To za chwilę. Zobaczymy, czy uda się w takiej konwencji to postawić. Pyk i ciach. No i dobra. To się udało postawić, ale to podmienię jednak.
To zrobimy w ten sposób. I w sumie, a wiecie co? Nie, to inaczej, bo teraz to brzydko wygląda. To usunę. I teraz pytanie, co tam się znajduje? Czy tam coś się znajduje? Nie. To usunę. I teraz ten przedział duży postawię tutaj. Tutaj postawiłbym ten półokrągły. No, dawaj. O. A tutaj wypełnię to tym malutkim. Pyk. No i teraz będzie lepiej. A, to ja mam tam wejście do tego całego laboratorium takiego. Spoko, czyli tutaj mam przestrzeń otwartą. Elegancko, bo być może tutaj by się zrobiło jakiś magazynek jeszcze na takie właśnie rzeczy typu siara, jakieś jeszcze dodatkowo glony, bo tutaj to może mi nie starczyć. Poza tym, kuźwa, coś się dzieje z tymi segmentami, bo one przeciekają, patrzcie. Ja oczywiście śmieję się, bo wiadomo, że to tak nie działa, że ta woda wpływa jakkolwiek, no ale głupio to wygląda, no twórcy mogliby to zmienić. No dobrze. Tutaj trzeba będzie jeszcze dołożyć tych fundamentów, tak żeby to ładnie w miarę wyglądało. Jakieś tam ozdóbki, coś tam jeszcze innego. Rakiety dzisiaj nie wypuszczam, bo nie potrzebuję jak na razie uranu. Natomiast z pewnością albo poza nagraniem, albo w kolejnym nagraniu ta rakieta poleci. Bo lepiej mieć niż nie mieć. No dobrze. Wodę trzeba będzie dostarczyć do laboratorium. Bo tutaj jest specjalny regał na to przygotowany. O, chyba więcej tych kolektorów nie będę potrzebował. Tak mi się wydaje. No i co? No i trzeba robić dalej bakterie, trzeba zbierać glony, wszystko to wypełniać, przemyśleć temat magazynu, ale to jeszcze jest za wcześnie. No i to tyle, słuchajcie. Ja lecę po platynę, natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście, jak zawsze, zostawcie lajki, subki, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.